Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek Poleca. Zapraszam do subskrypcji. Link do grupy Facebookowej w opisie, kontakt do mnie w opisie. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, porozmawiamy sobie znowu o bloku do C360. Jest to blok. Można już powiedzieć, że naszego widza, jest to nowy blok, ponieważ stary został zamrożony, nie dało się go uratować, po prostu się skończył. Moi drodzy, ale zanim zaczniemy sobie o tym rozmawiać, to dwa szybkie ogłoszenia parafialne. Pierwsza sprawa to. O czego zacząć? Moi drodzy, e, wiem, że oglądam je wielu widzów z województwa kujawsko-pomorskiego, z powiatu toruńskiego, z gminy Łubianka, e, z gminy Chełmża, więc powiem tak, moi drodzy, jednemu z naszych klientów najprawdopodobniej, według mojego zdania osobistego, Podpolono stuk ze słomą o godzinie 4 rano. No, o 4 rano to stuk tak za bardzo sam się nie zapali, moi drodzy, szczególnie zimą, więc e, marnę szanse, żeby coś się zadziało z własnej nieprzymuszonej woli. Podejrzewam, że ktoś temu pomógł. Mogę się mylić, moi drodzy, ale rolnik ten potrzebuje. Pomocy dokładnie potrzebuje słomy. Jeżeli ktoś ma tej słomy za dużo i chciałby tutaj rolnika, tak jak powiedziałem, z gminy Łubianka, z gminy Hałza wspomóc, to zapraszam do kontaktu z ze mną, Tu tak po cichu, taką krecią robotę wykonam, podam numer lub bezpośrednio kontaktować się z Sołtysem Wioski Biskupice, on będzie najbardziej zorientowany jak tutaj to wszystko rozegrać, żeby rolnikowi pomóc, ponieważ do żniw jeszcze nie urosło, dopiero rośnie albo dopiero będzie sianę, więc słoma jest potrzebna, więc jeżeli ktoś by chciał pomóc, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Myślę, że pan Dariusz będzie wdzięczny. Druga sprawa, moi drodzy, to dzisiaj jest kolejny dzień Protestów rolniczych, kolejne strajki i kolejne po, po ukraińskiej stronie słowa, które są haniebne. Słowa dzisiejszego ministra rolnictwa Ukrainy są nie do przyjęcia, gdzie rolnicy wysypali polskie zboże. I że my to robimy politycznie. Jeżeli Wam się nie podoba, no to spakować wszystkich Ukraińców i z powrotem niech jadą do siebie walczyć za ojczyznę. W naszym kraju musimy walczyć o nasz byt, nie żeby Wasz ukraiński rolnik, powiedzmy że ukraiński, bo luksemburski, cypryjski, niemiecki na terenie Ukrainy mógł swobodnie zboże sprzedawać na terenie Polski, a polski rolnik, żeby tego. Zrobić nie mógł. Dzisiaj, z tego co usłyszałem, pszenica konsumpcyjna 540 zł. Nie wiem, czy taka cena jest, więc tylko mówię to, co usłyszałem. Tak być nie może. Jak się Ukraińcom nie podoba, to w Kamasze i do siebie walczyć za, z Moskalem za ojczyznę. Taka jest moja, tutaj, moi drodzy, opinia i rolników jak najbardziej wspierał będę. Tylko zaraz bardziej też mi się nie podoba to, że strajk robi się coraz bardziej polityczny, a miał być apolityczny ponad podziałami. Więc o tym już, moi drodzy, tyle, a przejdziemy do wału korbowego. Moi drodzy, wał korbowy, C3, wału korbowego mówię, do yy, bloku silnika Ursusa C360412. Też można go zamontować. Tam jest parę różnic. Nie wiem czy mówiłem. Tu na pewno we filtrze oleju. Przystawka na podwójny filtr. Eee, mam zdjęcie. Gdzieś mam. Bloku pierwszego od czterdziechy. Klient mi wysłał. Numer bloku też. I którego modelu? To tutaj była dziura. Taka ładna, okrągła. Jak w zatorach. Jeżeli znajdę to zdjęcie, a znajdę. To wstawię na miniaturę. Bo gdzieś mam to zdjęcie. Muszę tylko przejrzeć SMS. Następna rzecz moi drodzy, jeżeli chodzi o różnice w silniku, to wyjście na filtr oleju pompa olejowa jest w 40 jest inna niż w 60, po tamtej prawej stronie nie wydaje mi się. No i oczywiście tutaj śruby do montażu spornika przedniej osi. To była pewna. Różnica ze śrub 12 na 16, z tego co pamiętam. A tutaj jest blok, tak jak powiedziałem, klienta. Jutro, z tego co wiem, ma go odebrać. Co mogę powiedzieć? W porównaniu z tamtym blokiem, moi drodzy, w środku praktycznie nic się nie zmieniło. Y, troszeczkę lepiej wygląda pod względem obróbki, ale też tam trzeba się poświęcić, żeby jakieś takie te y, na, ostre wszystkie te odlewowe y, czy nieodlewowe o, gdzieś tam widzę, czuję zadziorki, za wszystko trzeba opukać, ostukać, wyczyścić i umyć, ale dzisiaj chciałem Wam poroz, porozmawiać z Wami o pewnej zagadce ponieważ wiele osób się pyta, że pyta czy na grupach, czy nie proszę pana, robiliśmy kapitalny remont silnika kapitalny wymienione panewki, wał do szlifu wszystko, pompa olejowa nowa wszystko zrobione, no i problem polega z tym, że po odpaleniu, tak jak było wcześniej, nie ma wzrostu ciśnienia oleju nie podniosło się i nadal jest jak jest. Więc moi drodzy, najważniejszą rzeczą, którą się lampka zapala, czy robiliście wałek rozrządu? I co się okazuje? Że 90%, może za dużo, ale 75% rolników, którzy robią kapitalny remont silnika, nie rusza wałka rozrządu. Wałek rozrządu to jest takie cudo. O. Moi drodzy, takie cudo. Tu mamy wałek rozrządu styczy na moi drodzy. Zasmarowany, tu już troszeczkę odrapany, oczyszczony. Moi drodzy, który odpowiada za otwieranie się zaworów. Tak jak widzicie, macie tutaj różnego kierunku wykorbienia, odpowiadający za fazę otwarć w Każdej głowicy. Tego wałka nikt nie rusza, moi drodzy, i tu jest problem. Tu jest, tak to mówią, pies pogrzebany, ze względu na to, że w C360 wałek rozrządu nie ma tulejek. On jest oparty łożyskowo na korpusie bloku. Czy silnika. W C330 mamy tulejki, mamy przednią, mamy tylną i środkową, w C360 czegoś takiego nie ma. I tutaj wielu z was, nie, nie ruszając ruszając wałka rządu, zapomina, że to jest żeliwo, i jak najbardziej to się wyrabia, obrabia i zaczyna się robić luz. Więc moi drodzy. Wałek rozrządu wychodzi do tyłu jak i do przodu, tutaj mamy zaślepkę, zaślepki nie ruszać, więc można go wyjąć do przodu i kolejna sprawa, którą już Wam tutaj pokazuję, to przede wszystkim spasowanie. Tu już sobie porównałem moi drodzy i powiem Wam szczerze, nie wiem czy będzie to widać. Jego ja próbuję poruszają na boki troszeczkę go ścisnąć Już go raz włożyłem. Drugi raz nie chcę. Fajnie spasowany, bardzo ciasno. Z minimalnym naprawdę luzem. Bo moi drodzy, naprawdę tu, zobaczcie, na końcówce. Teraz na końcówce. Wałka rozrządu mam około pół milimetra luzu, więc przede wszystkim to musiało być umyte, wymyte. Ja tego robić nie chcę, ponieważ to jest zabezpieczenie, więc tu jest pasowanie. Teraz jeżeli pojawia się, zaczyna pojawiać się luz, gdzie wałek rozrządu zaczyna tańcować, to moi drodzy będzie gubić ciśnienie. Próbuję go z powrotem wyjąć, wychodzi, tak jak widzicie z oporem, o teraz go obróciłem już. Tu trzeba go wysmurować olejem, to myślę, że wszedłby lepiej, tu jeszcze jest ten smalc, ale ładnie są zrobione gniazda, bo nie rysują mi wałka nierządu. Tak moi drodzy, wałek nierządu, tak jest pospolicie zwany, wałek branży naszej rolniczej, sklepowej. Tutaj ładnie są gniazda zrobione, nic się nie podrapało, nic się nie porysowało. I teraz tak, jak wygląda sprawa z wałkami rozrządu. Wałek rozrządu wymienia się, regeneracja polega na tym, że wymienia się na większy, czyli Nadwymiarowy. Blok daje się do przestrzelenia wałka rozrządu. Rozwierca się go o 0,25 i wkłada się wałek po nadwymiarowy. Druga możliwość to drugie rozwiercenie. I wtedy mamy tak zwany wałek R2. Czyli drugi nadwymiar. Następnie, z tego co wiem, trzeciego już nie ma, więc nadaje się blok do wyrzucenia, bo nie spotkałem się, żeby ktoś tutaj wstawiał tuleje. Z tego co wiem, czegoś takiego nie ma. I teraz, moi drodzy, wielu z Was wymienia wajek rozrządu, a spotkałem się już w swojej karierze z czymś takim, że Kupili nowy wałek rozrządu, nikt nie pomierzył starego, wsadzili nowy, odpalili a ciśnienie zero, ponieważ już wcześniej był wymiarowy, a wsadzili wałek nominalny. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Tutaj klient będzie miał wszystko w nominale. Miejmy nadzieję, że tu nic się nie wydarzy. Z tamtym blokiem wszystko było OK. Miejmy nadzieję, że i tu będzie OK. Mam takie ogromne. Marzenie. Może marzenie moi drodzy, ale nie chcę po prostu się bawić w reklamację. Tutaj myślę, że wszystko będzie jak najlepszym porządku. I gdzieś teraz sięgnę sufmiarkę, moi drodzy, bo chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie, jak mierzyłem tuleje? Kołnierz tuleje o sześćdziesiątki? Wiadomo, że nie zrobię tego idealnie, ale chcę to zrobić dla Was. Tak, z tej ciekawości, moi drodzy. Nie wiem, czy mi się to uda. 9,90 9,90 moi drodzy. Zobaczymy czy jest po prostu powtarzalność. Czy ja tutaj czuję rand Nie, dawało mi się. Ale wolałem sprawdzić paznokciem żeby nie było nieporozumień dziewięć osiemdziesiąt dziewięć moi drodzy siedem no wiadomo że ja też tego tak idealnie nie ustawię 9,88 i dziesięć zero o 9,93 Tu jeszcze raz 9,89 Więc myślę, że tu jest wszystko OK Nie mam się czego przyczepić tutaj też spojrzałem na pierwszy gwint widzicie jak wygląda? Pierwszy ale że jest obrobiony to tym bym się nie przejmował za bardzo Dobra moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymta się do następnego. Pozdrawiam wam. Was, cześć, hej!